Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Czerwonej Historii Polski przeniesiemy się do Łodzi. W dniach, kiedy pół miasta, dosłownie pół miasta, 60 tysięcy mieszkańców Łodzi strajkowało, protestowało, wygrażało fabrykantom, domagało się poprawy swoich warunków bytu i pracy, a carskie władze postanowiły stłumić ten bunt wszelkimi dostępnymi środkami. Opowiemy Wam o zapomnianym, bo przyćmionym przez późniejsze wydarzenia, buncie tkaczy łódzkich w 1892 roku. Łódź była szczególnym miejscem na mapie Królestwa Polskiego. Na czym to polegało? Było to miasto, które powstało w zasadzie od podstaw. Wcześniej istniała tam tylko niewielka wioska. Zdecydowano, iż jest to dogodne miejsce do ulokowania największych fabryk włókienniczych, ale również fabryk przemysłu mechanicznego. W bardzo krótkim czasie powstała duża społeczność robotnicza oparta właśnie o te duże zakłady pracy. I jak wyglądała praca w tych fabrykach, możemy dowiedzieć się z raportu gubernatora Piotrkowskiego Konstantina Millera, napisanego właśnie na krótko przed wydarzeniami, o których chcemy opowiedzieć. A pisał on, iż od robotników administracja żąda 13-godzinnej pracy na dobę. Niemiłosiernie gnębi ich nie tylko za nieprzybycie do pracy, choćby z powodu choroby, ale nawet za najmniejsze spóźnienie. I płaci im za ciężką pracę tak mało, że wprost nie są w stanie, szczególnie wobec dzisiejszej drożyzny, utrzymać siebie i swoich rodzin. Rodzin, które zresztą zwykle składały się z samych robotników fabrycznych, bo w tych samych zakładach albo w każdym razie w tej samej gałęzi przemysłu pracowali i mężczyźni, i kobiety, i dzieci, które zresztą bardzo długo uważano, że są szczególnie predestynowane do pracy w przemyśle włókienniczym, bo swoimi małymi rączkami mogą pracować o wiele sprawniej niż dorośli. Ale wracając do Łodzi, do ostatnich kwietniowych dni 1892 roku. Właśnie pod koniec kwietnia tego roku zauważono, iż robotnicy zbierający się pod fabrykami, też idący do pracy, buntują się, burzą się, rozmawiają między sobą, że z czegoś są wyraźnie niezadowoleni. I pierwsze reakcje były dosyć prymitywne. Policjanci, żandarmeria obrzucili ich okrzykami typu do roboty, łajdaki, były przypadki rękoczynów i następne dwa dni były wolne od pracy, ale w poniedziałek pracownicy nie wrócili do fabryk. Początkowo stanęła jedna fabryka, ale bardzo szybko ten strajk zaczął narastać. Doszło do starcia z grupą robotników, którzy chcieli podjąć pracę, ale gdy łami strajków udało się wygonić z zakładu, tłum ruszył do kolejnych zakładów. W fabryce Schmidta wyważono bramy, przepędzono straż fabryczną, która próbowała strajkujących nie dopuścić do hal fabrycznych. Tam doszło do pierwszego starcia z wojskiem, które pojawiło się na miejscu i próbowało rozproszyć strajkujących. Doszło do pierwszych aresztowań, jednak to nie powstrzymało zapału robotników. Oni ruszyli dalej w fabryce Schreibera, której dyrektor obrzucił delegację robotniczą wyzwiskami. Został on zmuszony do ucieczki z zakładu przez reakcję zebranego tłumu. No i w tym momencie właśnie doszło do eskalacji sytuacji, do głównego starcia z przybyłym na miejsce wojskiem carskim. Właśnie to, że robotnicy z fabryki Schreibera dołączyli do protestu, sprawiło, że doszło do sytuacji kompletnie niewyobrażalnej dla carskiej policji i wojska. Bo aresztować można pojedynczych prowodyrów, można zatrzymać nawet kilkaset osób, ale jak aresztować pół miasta, kiedy 60 tysięcy robotników z zakładów właśnie Schreibera, z zakładów Silbersteina, z zakładów Poznańskiego, porzuciło zakłady, swobodnie przemieszcza się po mieście, śpiewając polskie pieśni patriotyczne, bo przecież pieśni rewolucyjne jeszcze wtedy nie były tak rozpowszechnione, organizując na Placu Wolności wybory króla Polski, na którego wybrano jednego właśnie z robotników tkaczy, a równocześnie domagając się obniżek cen chleba i kartofli, podstawowych elementów diety robotniczej, czy znowu wypędzenia niemieckojęzycznych majstrów z fabryk, zmuszających robotników polskich do porozumiewania się w obcym języku. Tak sami fabrykanci również byli dosyć tutaj zmieszani całą sytuacją. Jeśli Schreiber
można powiedzieć, bardziej oświecony z fabrykantów był skłonny ustąpić przed niektórymi żądaniami, to na przykład Izrael Poznański, w którego pałacu mieści się dziś Muzeum Miasta Łodzi, więc można zobaczyć, w jakich warunkach ten człowiek mieszkał i czego się dorobił na ludzkiej krzywdzie. Był przekonany, że trzeba bunt rozpędzić. I również do takiego stanowiska przychyliły się carskie władze. Carskie władze wręcz zachęcały fabrykantów do tego, aby nie ulegali żądaniom robotników, ponieważ może się to przyczynić do radykalizacji strajku, do rozszerzenia się jego na kolejne zakłady. Warto pamiętać, że robotnicy z zakładów poznańskiego jako pierwsi starli się szerzej z wojskiem w momencie, kiedy przy ulicy Konstantynowskiej oddział wojska prowadził pojmanych wcześniej robotników, otoczył ich tłum robotników poznańskiego, którzy wyszli z zakładów, okolicznych mieszkańców również, i zaczął obrzucać żołnierzy kamieniami. Wówczas to padły pierwsze strzały, ponieważ wojsko odpowiedziało ogniem, padło 5 zabitych, w tym jedno dziecko. To były pierwsze ofiary śmiertelne tych wydarzeń łódzkich. Ale jednak reakcja była taka, iż tych zatrzymanych wydano robotnikom, udało się ich odbić, a wojsko rozpoczęło odwrót z Łodzi, pozostawiając miasto w rękach robotników i umożliwiając na przykład właśnie przeprowadzenie tego wiecu, na którym wybrano tak zwanego króla Polski. Nim został według różnych źródeł albo tkacz, albo krawiec, bardzo szybko zresztą porwany z miejsca wiecu przez patrol kozaków, dotkliwie pobity, ale jednak później wypuszczony z więzienia. No w tym momencie robotnicy byli panami miasta, szczególnie znienawidzeni fabrykanci uciekli, niektórzy nawet oferowali pieniądze osobom gotowym wyprowadzić ich z miasta. Uciekł Oberpolizmeister, uciekł burmistrz miasta, ci najbardziej znienawidzeni przez robotników. 5 maja na Bałutach zaczął się pogrom żydowski. Relacje świadków mówią o tym, że to kryminaliści, którzy wcześniej przymusowo przesiedlani do tej dzielnicy, postanowili wykorzystać sytuację do tego, by rabować, do tego, by samemu się wzbogacić. A żandarmeria, policja przyglądała się temu obojętnie, ciesząc się, że tym bardziej zyskuje pretekst do tego, by wprowadzić większe siły do uspokojenia sytuacji. A gubernator Piotrkowski Miller wiedział już wtedy, że ma zgodę generał gubernatora warszawskiego na to, by pacyfikować bunt z pełną surowością. Generał gubernator warszawski Churko napisał bowiem dokładnie: na bojów nie żałować, co raczej nie wymaga dalszego komentarza. I tak niestety się wydarzyło. Piotrze, ilu ludzi zginęło wtedy na ulicach Łodzi, bo szacunki tej krwawej pacyfikacji, rozstrzelania właściwie protestujących tłumów są bardzo różne. Oficjalne dane podane przez władze carskie mówią o 6 zabitych, co jest oczywiście absurdalną liczbą, zważywszy na to, co się działo, że do miasta wprowadzono nawet 40 tysięcy żołnierzy. Natomiast bardziej wiarygodne dane mówią, że padło od 40 do 200 zabitych i około 300 rannych, w tym co najmniej 50 żołnierzy i policjantów zostało rannych. Strona rządowa nigdy się nie przyznała do tego, czy zginęli w trakcie walki jacyś żołnierze. Robotnicy bronili się tak jak mogli, kamieniami, deskami, butelkami, natomiast nie zdobyli większej ilości broni. Pojawiali się wprawdzie w trakcie starć bojowcy organizacji socjalistycznych, które wówczas jednak były dosyć słabe, miały niewielki wpływ na przebieg wydarzeń. W Łodzi działał Związek Robotników Polskich, w Łodzi byli działacze partii Proletariat, jednak to były grupy bardzo nieliczne, które dopiero później miały wyrosnąć na
grupujące, organizujące robotników w fabrykach. Wrażenie robi również liczba uczestników tego strajku powszechnego, bo to jest od 60 aż do 100 tysięcy osób, które uczestniczyły w różnych wiecach, zgromadzeniach, akcjach strajkowych. Dlatego między innymi właśnie te wydarzenia łódzkie, bunt łódzki, jak później go nazywano, zostały w tak krwawy sposób stłumione, aby zastraszyć robotników, zniechęcić ich do dalszego działania. Faktycznie 9 maja 1892 roku fabryki ruszyły ponownie, ale nie można powiedzieć, żeby ofiara tych zabitych, rannych, aresztowanych padła na marne. Łódzcy fabrykanci nie byli głupi. Zorientowali się, że jakby takie przerwy w pracy, tego rodzaju wydarzenia narażają ich na straty i w kolejnych latach warunki pracy w fabrykach zostały nieco poprawione, chociaż oczywiście nadal były to standardy jak dla nas współczesnych mieszkańców Polski niewyobrażalne. Ale z tych wydarzeń wyciągnęły wnioski też organizacje socjalistyczne. One się w Łodzi w najbliższych latach rozwiną w bardzo szybkim tempie. Będą starały się docierać do jak największej liczby robotników. I już kilkanaście lat później to nie pieśni patriotyczne, takie jak Boże coś Polskę, będą wybrzmiewać na łódzkich ulicach, gdy proletariat znowu stanie do walki. Dziękujemy, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, zgłaszania propozycji kolejnych tematów, komentowania naszych filmów, wspierania nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.